To jest oryginalne, naprawdę. Szacun dla was, chłopaki, to było dobre. Cześć wszystkim, nazywam się Michał. W ogóle dzięki, że się o tej porze zjawiliście tak licznie, zwłaszcza ci, którzy wczoraj byli na Biforze, także jak ktoś dał radę, to wielki szacun dla was. Słuchajcie, dzisiaj jest prezentacja, która mam nadzieję was zaciekawi, będzie się składała zarówno z części takiej teoretycznej i trochę sobie powiemy o takich nudnych rzeczach dla programistów, ale będzie też troszkę mięska, takiego może bardziej konkretnego, tak jak było w zapowiedzi, będzie pewien use case opisany. Ale ponieważ mamy raczej niewiele czasu, więc zaczniemy od samego początku, tak jak się powinno zaczynać. Dzisiaj będę mówił o domain-driven design, o tym tak naprawdę, jak już wiemy, że coś takiego istnieje, to co zrobić, żeby pisać w tym dziwnym domain-driven design, w ogóle co to jest. I dużo myślałem jeszcze o tym, jak w ogóle podejść do tematu, dlatego że jakby krąży w internecie, w ogóle w świadomości programistów dużo takich misconception na propos tego, co to jest domain-driven design i z czym to się je tak naprawdę. I duża część osób skupia się na takiej najbardziej ciekawej dla programistów części, którą ja dzisiaj będę jakby sobie nazwać, sobie podzielimy te domain-driven design pod kątem nauki tego procesu na takie dwie główne części. I ta część, która jest rzadko omawiana, to jest taki kontekst strategiczny. Ja tak o tym mówię. Tą częścią, której właśnie programiści celowo albo przez przypadek czy intuicyjnie po prostu omijają, ponieważ ona nie dotyczy kodu, nie dotyczy programowania, nie dotyczy implementacji. To, co my lubimy, to jest ten kontekst taktyczny. Te wszystkie tam agregaty, ENCI, serwisy domenowe, CQRS-y i tak dalej. To jest wszystko takie fajne, skomplikowane i to jest coś, co nas pobudza do tej chęci, bo chcemy to napisać, tak? Chcemy to umieć zrobić. Ale moim zdaniem bez tej części strategicznej nie ma szans, żebyśmy byli w stanie napisać dobry kod, nawet jeżeli poznamy te techniki implementacyjne, czyste, takie taktyczne. Więc chciałem wam dzisiaj powiedzieć troszeczkę od tego właśnie, jak się tego nauczyć. No bo jakby domain-driven design nie jest prostym pojęciem. Nawet sama idea, co to w ogóle jest domain-driven design. Tak? W tym kontekście strategicznym, takim właśnie miękkim bardziej, ta wiedza, którą potrzebujemy zdobyć, dotyczy tego w ogóle, o co chodzi. To nie jest, bo domain-driven design to nie jest architektura, to nie jest framework, to nie jest wzorzec projektowy. Tak? Mamy architektury, które można użyć, żeby te koncepcje domain-driven design implementować poprawnie. Mamy jakieś heksagonale, cleany, layered, onion, tego jest to naprawdę całkiem sporo. Ale to są właśnie architektury. Mamy jakieś wzorce projektowe typu CQRS czy event bus i tak dalej, które pozwalają zaimplementować te koncepcje już faktycznie w kodzie. Natomiast co to w takim wypadku jest ten domain-driven design? I jak tą wiedzę zdobyć w ogóle, tak? Ci z was, którzy nie wiem, może nie mieli z tym wcześniej styczności, nie widzieli kodu domenowego, nie pracowali w projektach, gdzie te aplikacje były tak budowane, no to jakby tylko koncepcję znacie, tak? I teraz, dobra, jak od koncepcji przejść do świadomości tego w sumie, co to jest? I mamy taką oś, powiedzmy, dostępności tej wiedzy, jak łatwo tą wiedzę dostać do ręki, a na osi tej poziomej jest, jak efektywny jest sposób, jeżeli będziemy z tej konkretnej wiedzy korzystali, jak łatwo nam będzie zrozumieć te koncepcje, które są opisywane. I na tej części wysokodostępnej jest Blue Book na przykład, tak? Eric Evans, Domain Driven Design, Tackling Complexity in the Heart of Software, książka, od której to wszystko się zaczęło tak naprawdę, tak? I nie jest łatwo, nie jest trudno, żeby ją zdobyć. eBay, czy tam Amazon, czy Allegro, czy cokolwiek, kupujesz książkę, masz książkę. Masz Blue Booka, tak, tą Biblię domenowców. Możesz też kupić jeszcze Red Booka, tak, Evans Vernon, który napisał Implementing Domain Driven Design. Mówi się popularnie, że Red Book to jest taka książka, która tłumaczy Blue Booka, bo Blue Book nie jest łatwy do zrozumienia. Poziom łatwości, tej efektywności, z jaką wy możecie nabyć wiedzę domenową i tego, jak to się w sumie buduje i w sumie o co w tym wszystkim chodzi, to te książki tą wiedzę posiadają, zawierają w środku te wszystkie koncepcje i idee, ale nie jest łatwo z suchych faktów na papierze to wyciągnąć i tak naprawdę zrozumieć. Po drugiej stronie ekstremum jest człowiek. Czyli jeżeli macie zespół i tam jest ekspert,
modelarz, który ma doświadczenie. Macie, nie wiem, w firmie albo w waszym zespole taką osobę. Albo pójdziecie na jakieś warsztaty, na przykład Mariusza Gila, albo moje. To jakby tam macie żywą osobę, którą możecie zapytać, zadać pytanie, to wam wytłumaczy, pokaże, poda przykłady pod wasz sposób myślenia. Stara się zrozumieć tego, do czego wy dążycie i będzie dostosowywać swój poziom wiedzy i to, co ma w głowie i tak to przekształcać, żebyście wy zrozumieli przekaz. Tak? I ta komunikacja między wami, taka bezpośrednia interakcja jest dużo bardziej efektywnym sposobem przekazywania wiedzy. Więc wiadomo, że jakby jak najszybciej i najłatwiej zdobyć tą wiedzę, no to od człowieka, od drugiej osoby, która już tą wiedzę ma, już tą ścieżkę zdrowia przeszedł ten ktoś, tak, i już to zrozumiał. Natomiast to nie jest tak, że możesz pójść na półkę, że tak powiem, i sobie wyciągnąć domenowca, tak, do kieszeni. Nie możesz go kupić, że tak powiem, na eBayu, nie wiem, może możesz. Nie każdy z nas będzie miał ten komfort pracy w firmie, gdzie są eksperci. Tak? Nie każdy będzie mógł pojechać sobie na warsztaty, czy zrobić sobie szkolenie jakieś wewnętrzne, czy gdzieś na jakiejś konferencji nawet pojechać i posłuchać ludzi. Więc te dwa ekstrema są takim pokazem, jakby jaki jest spektrum. Jak możemy zdobywać tą wiedzę? Tą, zwłaszcza tą taką teoretyczną, bym powiedział, tą strategiczną. I ja długo rozmawiałem i to i właśnie z Mariuszem Gilem na ten temat właśnie i to jakby zapoczątkowało ten taki, jakby co zrobić, tak? Jakby miał poradę, jakby ktoś się zapyta, no to jak ja mam to zrobić, tak? Mam kupić książki, się z książek uczyć? Mam pójść na kurs za x tysięcy złotych? Co mi jakby, wiecie, no to... I to jest takie trochę trudne, tak, dla nas, żeby powiedzieć, no tak, no to zrób to. Tak? I to nie dla każdego taka strategia będzie optymalna. I mi się wydaje, że jeżeli miałbym teraz dla was wybrać taką właśnie taktykę, jak podejść do tego, żeby zrozumieć, o co chodzi w domain-driven design, nie o co chodzi w kodzie, o tego dojdziemy jeszcze, ale o co chodzi w domain-driven design, to w tej takiej, powiedzmy, bardziej może filozofii, czy jakiejś zestawu koncepcji, które, za którymi potem stoją jakieś implementacje, tak? Ale o co chodzi w tym samym sercu tego, tackling complexity, to jakby odpowiedź jest tylko jedna, dla mnie, event storming. I to nie jest coś, to są wszyscy, karteczki. Nie ma laptopów, tak? Już jak nie ma laptopu, nie ma PHP Storma, to już trochę nudno, nie? Natomiast za tym stoi coś, tak? To nie, ja tego nie wybrałem tylko po to, żeby było kontrowersyjnie, tak? To jest przemyślane, uwierzcie mi. Domain-driven design, fajnie się mówi, to jest domain-driven design. Domain-driven. To jest, wszystko wychodzi od tej magicznej domeny. To domena steruje designem, tak, mappingiem. To, co my robimy na domain-driven design, o co chodzi w ogóle w tej całej koncepcji? My staramy się zrozumieć proces biznesowy, nie techniczny. Nie rozumiemy aplikacji, jak ona działa. Staramy się zrozumieć, jak działa proces biznesowy, który jest pod spodem jakiejś aplikacji, albo nawet jeśli aplikacji jeszcze nie ma, i staramy się zbudować model, czy jakąś abstrakcję, jakieś przybliżenie tego modelu, tego procesu biznesowego, i ten model ma nam pozwolić przez swoje pewne uproszczenie, żeby dało się go przełożyć później na implementację. Czyli wychodzimy od procesu biznesowego i żeby dobrze zbudować model bazujący na tym procesie, to musimy ten proces dobrze zrozumieć. I to jest clue domain-driven design. Nie chodzi o agregaty. One też są ważne, tak? Też są istotne, też mają swoje cele i ich zrozumienie tego, jak się je tworzy, do tego dojdziemy za chwilę, też jest istotne. Ale bez zrozumienia, jak stworzyć dobry model, nie jesteś w stanie potem z tego modelu zbudować dobrej implementacji. Bo jak masz model błędny, no to co z tego, że perfekcyjnie rozumiesz ideę agregatu? Ale jak zmapowałeś błędnie model, to twój agregat będzie implementował błędny model po prostu. I nie będziecie mieli tego efektu, o który wam chodzi na końcu. Event storming jest taktyką, która jest prosta. To było jednym z celów Alberto Brandoliniego. Ona miała być prosta. Mamy te UML-y wszystkie, jakieś inne BPML-y, jakieś techniki mapowania, analizy i tak dalej. One wszystkie wymagają pewnego warsztatu. Tak, trzeba znać jakieś tam kwadraciki, strzałeczki, linie przerywane, ciągłe i różne rodzaje zakończeń tych strzałeczek. Tak? Jest mnóstwo różnych terminologii i takiej wiedzy warsztatowej, która jest potrzebna, żeby różnego rodzaju procesy, które też te samo robią, czyli wyciągają wiedzę o procesie domenowym i mapują go w jakiś sposób, tak? To tamte techniki wymagają więcej niż event storming. Event storming jest prosty. Zestaw reguł jest relatywnie niewielki. Jakby sama
fizyczna forma event stormingu jest prosta. Dosłownie potrzebujesz jednej, no, trzech kolorów karteczek, kawałka ściany albo stołu i kilku markerów. Tak, oczywiście potrzebujesz też ludzi, bo event storming bazuje na ludziach, na komunikacji, na interakcji międzyludzkiej i wyciąganiu informacji z głów ekspertów domenowych po to, żeby dobrze zrozumieć, co się dzieje tak naprawdę w naszym biznesie, w naszym procesie biznesowym. I event storming łatwo praktykować. To nie jest tak samo jak z Blue Bookiem, gdzie te niektóre z tych rozdziałów naprawdę wymagają wielokrotnego czytania, szukania porady u innych ekspertów, szukania materiałów źródłowych w innych miejscach, oglądania jakichś materiałów wideo, żeby stwierdzić, o co tak naprawdę tam ten człowiek, jakby co miał na myśli. A event storming jest prosty. I przy okazji też jest książka Alberta Brandoniego, którą można sobie spokojnie zakupić na Leanpubie i ewentualnie wątpliwości sobie z tej książki wyciągnąć. I tam są faktycznie też fajne, konkretne, praktyczne przykłady, implementacje, nawet zestawy ćwiczeń pokazane, jak można ćwiczyć modelowanie na przykład. Więc to jest technika, która na tej osi, którą pokazywałem wcześniej, byłaby gdzieś tam po środku. Ona jest relatywnie łatwo dostępna. Nie potrzebujesz skomplikowanych, jakby warsztatowo tematów. Nie potrzebujesz dużej ilości szkoleń czy ćwiczeń. Nie potrzebujesz eksperta, który cię nauczy. Możesz to zrobić sam, to nie jest trudne. Ale efekt możesz uzyskać tylko wtedy, kiedy będziesz tą technikę praktykował. Czyli łatwo jest to zrozumieć, łatwo jest ogarnąć, o co chodzi, ale głębsze zrozumienie jakby tego, co to daje, następuje dopiero po ćwiczeniach. I to nie po jednym. Zrobisz sobie jedną sesję event stormingową i o, już wszystko wiemy, tak? Zróbcie 15. I wtedy dopiero będziecie widzieli różnicę między waszym zrozumieniem tego procesu na początku, a na końcu. I to faktycznie, to jest wiedza z praktyki. Ja sam miałem, jakby tą ścieżkę zdrowia przeszedłem, tak? Zrobiłem jedno szkolenie event stormingowe, drugie, trzecie, piąte, czwarte i potem się okazało, że więcej wiem, jakby moje wcześniejsze założenia okazały się błędne. Gdzieś miałem płytszy model w głowie, o co chodzi w event stormingu i co on daje. I dzisiaj już mogę powiedzieć jakby z większą świadomością, że praktyka czyni mistrza w tym wypadku naprawdę. I jeżeli chodzi o tą część strategiczną, żeby zrozumieć, po co ja robię domain-driven design, czemu to jest domain-driven design, to bluebooki też są ważne, redbooki też są istotne. Materiały wideo, YouTube, Mariusz Gil, który publikuje naprawdę świetne polskojęzyczne materiały o domenowym projektowaniu i o części taktycznej, i o części strategicznej, to też się przydaje. Ale to jest wiedza taka statyczna. Czytasz, oglądasz i coś tam zrozumiesz, tak? Coś, czegoś się możesz nauczyć. To jest wiedza praktyczna. Sam to robisz w swoim zespole, w swojej firmie. Ćwiczycie sobie takie event stormingi po to, żeby nabrać wiedzy i takiego doświadczenia o tym, o co chodzi w modelowaniu. Po co ja ten model tworzę, bazując na realnych, prawdziwych procesach biznesowych i co one mi dają. Także jeżeli miałbym, już kończąc tą część teoretyczną, strategiczną, że tak powiem, to co jest najbardziej istotne w ogóle w domain-driven design, to jest właśnie ta część, moim zdaniem. To jest, bez tego nie możecie pójść, możecie pójść dalej, tak? Ale z mojego doświadczenia wynika, że efektywność waszej nauki i jest prawdopodobnie trochę niższa dla większości, być może, oczywiście uogólniam, tak? To jest, każdy się uczy indywidualnie, każdy ma inne podejścia, mózg każdego z was działa w trochę inny sposób. Niektórzy może świetnie sobie radzą ze słowem pisanym i łatwiej im jest przyswajać wiedzę książkową na przykład. Natomiast w ogóle jakby społeczności IT ta technika jest naprawdę bardzo efektywna. Nic dziwnego, że jest tak popularna, że wszyscy teraz wszędzie robią sesje event stormingowe. Także to ma już jakby feedback praktyczny, tak, wiemy, że to działa. Minęło parę lat i faktycznie w dalszym ciągu każdy w tym kierunku dąży, bo widzi zysk. Okej. Jeżeli chodzi o kontekst taktyczny, czyli o to mięsko, które tak bardzo wszyscy lubimy, te wszystkie agregaty, serwisy domenowe, te granice agregatów, granice bodet kontekstów, te wszystkie pojęcia, które potem się na kod przekładają, no to jak się tego uczyć? Tak? Event storming da nam pewną podstawową wiedzę w tym temacie, ale tylko podstawową, tak? Jak tworzyć granice bodet kontekstów, jak tworzyć granice agregatów, to się da, tego się da nauczyć, wypraktykować sobie taką informację. Natomiast już potem schodzimy na poziom faktycznie taki taktyczny, implementujemy ten kod, piszemy, no to jak to, tak?
No bo książki też, tak, Redbook jest już bardziej taką konkretną, mięsistą książką a propos implementacji. I są przykłady, jak wyglądają agregaty, jak wyglądają value objecty, jak wyglądają serwisy domenowe, o co w nim chodzi, jak to się ze sobą łączy, jakie są reguły gry, co gdzie może być użyte, jaki jest scope. Natomiast to jest znowu tylko książka, tak? Wiadomo, znowu ekspert by ci powiedział pewnie szybciej i więcej. Od kumpla z zespołu dowiedziałbyś się na konkretnych przykładach waszych aplikacji, waszych domen, które wy rozumiecie, tak? Dużo łatwiej jest tą wiedzę zrozumieć. Jak przyjdzie pokazać wam, jak działa agregat, który wy dokładnie wiecie, jak on ma wyglądać, bo to jest wasz produkt, nad którym wy od roku, czy dwóch, czy pięciu pracujecie. No to jest fajna wiedza domenowa, jesteście sami ekspertami domenowymi w tym temacie. Ale jeżeli nie masz tego, to co? Tak? I tu znowu szukamy jakiegoś kompromisu, czegoś, co jest pośrodku między książką i taką wiedzą stricte statyczną, a interakcją z żywą osobą. I tutaj jest trudniejsza odpowiedź, nie ma tak łatwo. Na początku jest czysty kod, tak? Pan Bóg stworzył ziemię, niebo, tak, a potem czysty kod. I ja będę z tego budował piramidkę. Tak? I moim zdaniem to jest znowu coś, co powiedzmy ja wyciągam, to jest moja opinia subiektywna, moja i tylko moja. To się moim zdaniem dobrze układa. Jak ja o tym myślę, myślę o tym, jak tworzyć agregaty, jak pisać tą implementację, jak tego uczyć też, to zawsze na końcu wychodzi, że to, co jest najbardziej podstawowe, to musisz mieć w rękach tą taką zaszytą już podświadomą umiejętność pisania czystego kodu. Mówiąc bardzo ogólnie. Jakieś podstawowe reguły tego, jak się kod tworzy, jak się to nazywa, jak się używa jakichś tam algorytmicznych rzeczy, jak się tworzy funkcje, jaki jest ich scope. Takie naprawdę bardzo podstawowe rzeczy. To jest baza. Tak? To, co jest wyżej, to są wzorce projektowe. I one bazują na czystym kodzie. Tak? Wzorce projektowe de facto enkapsulują jakby techniki czystego kodu w jakiś konkretny sposób. Dają ci też czysty kod w efekcie. I de facto musisz znać, jakby żeby poprawnie implementować wzorce projektowe, to fajnie jest mieć jakieś podstawy takiej czystej algorytmiki, takich czystych podstawowych reguł, jakieś kisy, draje i tak dalej. Tak, to też wszystko ma swoje, jak to się z tym łączy, jest pewna korelacja między tymi dwiema częściami. I wzorce projektowe trzeba znać, żeby pójść wyżej. Bo są pryncypia projektowe, znowu level wyżej wchodzimy. Tak, i się okazuje, że mamy jakieś solidy, graspy i tak dalej. Tak, z tych najbardziej popularnych obecnie. I ja wiem, że tam Solid ma pewną falę krytyki, zwłaszcza jeśli chodzi o niektóre z tych skrótów, z tych słów, za to, że są zbyt mdle zdefiniowane i zbyt dużo pola do interpretacji jest, tak zwłaszcza single responsibility, tam nie bez powodu jest to jeden z takich bardziej krytykowanych tematów w Solidzie za właśnie małą konkretność i trudność, duże pole manewru, jeśli chodzi o interpretację, jak to traktować. Ale to w dalszym ciągu nie inwaliduje samych tych pryncypiów. One faktycznie mają sens i one faktycznie wynikają z wzorców projektowych. Ciężko jest być zgodnym z open close, nie używając jakichś polimorficznych wzorców projektowych, bo one ci dają tą możliwość, tak? To jest ta warstwa implementacyjna. Pryncypium jest bardziej taką teoretyczną warstwą, abstrakcją, która mówi o tym, że coś jest otwarte na extension, a zamknięte na modyfikację. To jak to zrobić? Używając tego i tego wzorca projektowego. Dostajesz to z pudełka. Tak? A żeby zrobić wzorzec projektowy, no to musisz wiedzieć, jak się czysty kod pisze. Tak samo jest z graspem. Tak? Low cohesion, low coupling, high cohesion, nieodwrotnie, to jest istotne. Tak, takie albo jakiś creator, czy jak się nazywa ten master? Już teraz nie pamiętam nazwę tego. Te pryncypia graspowe, które właśnie mówią, że wiadomo, no, wysoka kohezja jest czymś, do czego dążymy, żeby klasy były odpowiedzialne za niewielką funkcję blisko siebie, żeby funkcjonalności, które w klasie się są zdefiniowane, żeby ta odpowiedzialność była dobrze ustrukturyzowana, żeby przekazywać odpowiedzialności w dół, na przykład do klas wyjątkowo wyspecjalizowanych w tym, do czego chcemy tego użyć, żeby był polimorfizm w środku, żeby używać takich technik, które język obiektowy na przykład nam daje. To wszystko są te takie pryncypia projektowe, za którymi stoją te wzorce projektowe. Znowu, tak? Więc ciężko jest pisać zgodnie z pryncypiami, nie mając wzorców. A znowu, na samej górze jest to nasze nieszczęsne DDD i te wszystkie agregaty i serwisy domenowe i cała reszta. I znowu, te agregaty chociażby, tak, one są dosłownie implementacją high cohesion low coupling z Graspa. One są implementacją open close principle. To jakby
nie możesz napisać poprawnego agregatu, który jednocześnie nie jest zgodny z Open Clause'em czy z High Cohesion. De facto, jak patrzysz na przykład na taką technikę jak wyszukiwanie granic agregatu, no to wyszukujesz te granice, jedną z taktyk takich taktyk rozpoznawania, gdzie jest ta granica, jest szukanie, które metody czy które intencje biznesowe są do siebie zbliżone, a które są, mają mało ze sobą wspólnego. Tak? Czyli szukasz high cohesion, tych grup, tych skupisk intencji, które mają dużo ze sobą wspólnego. I to ci coś może powiedzieć o tym, czy to jest ten jeden agregat. Bo to odpowiedzialności są ze sobą blisko powiązane. Więc jakby, żeby dojść na samą górę tej piramidki, to trzeba przejść przez wszystkie stopnie. Jak jesteś na tym najwyższym stopniu, że tak powiem, na pryncypiach projektowych, to już jest tylko mały krok, tak? To jest łatwiej. I to jest to, co mogę wam teraz powiedzieć. Tak? Jeżeli książki to dla was za kiepskie źródło, a nie macie możliwości zdobycia eksperta, człowieka, który wam to pomoże zrozumieć, to oczywiście materiały YouTube'owe, blogi, wpisy na różnych tam blogpostach i tak dalej, to wszystko jest też świetnym źródłem wiedzy. Ale jak macie praktykować to w kodzie, no to czysty kod, wzorce projektowe, pryncypia projektowe, to powinniście mieć w palcach, to powinno być intuicyjne dla was. Tak się powinno dla was chcieć pisać, naturalnie. Nie iść na skróty w żadnym z tych takich fajnych miejsc i zrobić, a tutaj zrobimy jakieś tam fasady albo coś. Sorry, musiałem. Konferencja PHP-owa, nie mogę, nie bije się z fasad. Okej. Okay. Jeden slajd mi zginął. Dobra, to w takim wypadku, to jest ta część, jak tą wiedzę zdobyć. Jak nauczyć się domain driven design, mówiąc w skrócie. W części strategicznej i w części taktycznej. Mam nadzieję, że coś wam to da. Teraz tak, przejdźmy do przykładu. To będzie na case'ie, troszkę uproszczonym oczywiście na potrzeby przykładu, case'ie, na którym sam pracowałem jakiś rok temu, projekcie, który został zmigrowany, niewielki, monolityczny, relatywnie w klasyczny sposób napisany system zajmujący się kontrolą testów end-to-end. Jest pakiet testów, który ma listę testów i może ten pakiet zlecić do wykonania. On zostanie wysłany, testy się uruchomią, wykonają swoją pracę, zgłoszą rezultat wykonania tego testu. I ten system musi to kontrolować, na bieżąco monitorować, dawać znać, czy te testy się powiodły, czy nie, czy cały pakiet się powiódł, czy nie, w związku z tym, czy są in progress, czy się skończyły, czy są ponowione z jakiegoś powodu i tak dalej. Bardzo prosty system, relatywnie. Bazując na takim prostym systemie warstw. Takim, powiedzmy, ala ORM-owym czy eloquentowym podejściu mamy persystencję, podnosimy jakąś encję, zmieniamy jej stan, bo na przykład test się zakończył, to trzeba go podnieść, zrobić, żeby się zakończył i go spersystować. Bardzo klasyczny model, który bardzo często się wykorzystuje, zwłaszcza w aplikacjach webowych. I teraz, czyli to jest ta relacja pakiet i tak zwany job, bo nie tylko testy mogą być wysłane, bo są też inne rodzaje jobów, które można testować. Więc mamy pakiet jako taki agregat, powiedzmy, i job jako lista czynności, lista tych elementów pojedynczych. I to działa w to, zajmie się tylko jednym wycinkiem, tylko i wyłącznie powiadomieniem o zakończeniu. Czyli test się kończy, wysyła callback API, który jest następnie przekazywany do tego, jako taki rezultat jest przekazywany do warstwy, gdzie jest ten job i job wtedy wie, że się zakończył albo z sukcesem, albo z failem i tak dalej i się persystuje jako akcja ORM-owa. Tu nawet na razie nie mówimy w tej chwili o pakiecie. I my mieliśmy taki projekt, on działał. Był używany produkcyjnie, relatywnie istotny w tej organizacji i były z nim jakieś problemy, tak? I od razu można powiedzieć, to przepiszmy go na DD, tak? I to jest taki bardzo abstrakcyjny schemat, jakby mogło to wyglądać na poziomie DD. Czy znowu jest jakiś kontroler, który dostaje ten callback API, ale jest command bus, który wysyła command, jest command handler, który buduje agregat, agregat zmienia swój stan, emituje event, event jest zapisywany do event streama, agregat się z tego event streama później będzie odbudowywał. Jest jakaś warstwa persystencji. Tak, jest dużo pomarańczowych, czyli tych zmienionych elementów. To wszystko można powciskać, tak? I to jest coś, czego się wszyscy zawsze boimy. Tak, jak mamy przepisać coś na domain driven design, no to kurde, nie można takiego refaktoru walnąć na jeden raz, bo to wszystko umrze, albo w ogóle nie damy rady. Jest zbyt wiele ruchomych części, to często są systemy produkcyjne, które muszą być non-stop dostępne. Feature flagi nie mogą czasami załatwić wszystkiego i trudno jest dojść
w jednym kroku od razu do domain-driven design. I już od razu i CQRS-y, i event source'y, wszystko mamy. W związku z tym, jak mamy ten model początkowy, to jak to można zrobić inaczej? I znowu, dlaczego chcemy zrobić domain-driven design? Tak? Myślę, temat prezentacji jakby sam nasz ustasz, będziemy mówić o domain-driven design, ale w tym konkretnym przykładzie chodziło też o to, po co nam to DDD? Tak? I my wyszliśmy od problemów. Tak? Czyli mamy pewne problemy z tą aplikacją. I teraz, jak je sobie zdefiniowaliśmy, co nas najbardziej boli biznesowo, procesowo, to stwierdziliśmy, czy te problemy można rozwiązać używając domain-driven design. I mamy już pierwszy. Reguły biznesowe są rozproszone po wielu serwisach, repozytoriach, kontrolerach, tak? No bo ludzie pisali ten kod klasycznie, bez zastanawiania się o tym, czy jest jakiś high cohesion, cokolwiek, i po prostu tu był if, tam był if, tam był jakiś if, tu był jakiś for, tu było coś, tak? I to potem coś chcesz zmienić i w sumie nie wiesz, gdzie to zmienić, bo może trzeba zmienić i tu, i tu, i tam, bo jest rozproszone wszystko wszędzie, tak? Mamy eventual consistency, ale system jest scentralizowany. Nie jest to mikroserwis rozproszony po 15 różnych tam podach w klastrze, w AWS-ie czy tak dalej. Jedna instancja, jedna baza danych, jeden endpoint, monolit, ale ma eventual consistency, tak, który ma jakieś problemy z sobą. No i to, co było najważniejsze, ponieważ nie ma żadnego event store'a, nie ma eventów agregowanych w jakimś event streamie, to widzisz tylko aktualny stan aplikacji. Aplikacja działa częściowo, głównym elementem, tym mechanizmem aplikacji jest maszyna stanowa, więc de facto patrząc na bazę, na wynik, widzisz tylko stan ostateczny. I to się okazało, że ten stan jest dziwny. On nie powinien być w tym stanie, ale jednak jest. Dlaczego? Nie mam pojęcia, bo to był update na bazie, tak? Ja nie wiem, jaki był poprzedni stan, przez jakie stany ta maszyna przechodziła, żeby dojść do tego momentu. I czy w ogóle czy to były stany, które my przewidzieliśmy, tak? No to jak można te problemy rozwiązać, używając jakichś technik naprawczych, tak? My wybraliśmy DDD, bo nam się wydawało, że to jesteśmy w stanie osiągnąć, naprawić te rzeczy, używając DDD. No tylko jak? Po pierwsze, jeśli mamy ORM-a, mamy encję ORM-ową, taką weakową encję, tam setujemy sobie jakieś wartości, które są mapowane na kolumny w bazie danych, to możemy do tego ORM-a dorzucić jakieś swoje własne publiczne metody, intencje, tak? Zrobić z tego agregat. Oczywiście podział encji jest per tabela, tak? Niekoniecznie granice agregatu będą obejmowały konkretnie tylko tą jedną tabelę. One mogą być szersze, mogą łączyć trzy fragmenty trzech różnych tabel. Więc wyszukajmy sobie encję, która ma najwięcej punktów wspólnych z naszym teoretycznym, docelowym agregatem. Czyli zróbmy sobie event storming, zmapujmy sobie kontekst, zbudujmy sobie agregaty i ich granice i sprawdźmy, które intencje tego agregatu już tu są albo pasują. I od nich zacznijmy. Wróćmy sobie pustą metodę i znajdźmy sobie jakiegoś ifa w kodzie, który implementuje tą regułę biznesową, ten niezmiennik, tak? Polsko fajnie nazwany zresztą. Invariant. Mamy ten invariant w tym i w tym miejscu. To wyciągnijmy go do tej intencji agregatowej w tamtych dwóch miejscach. Użyjmy tego agregatu zamiast tego ifa. Wywołajmy tą metodę. I tyle. Tak? I to jest w dalszym ciągu ORM. Persystencja jest klasyczna ORM-owa, czy to w tym przypadku była eloquentowa. Wszystko jest tak samo, tylko te dwie nowe rzeczy. Mamy agregat, w którym jest intencja, która zmienia stan tego agregatu. I to persystujemy. Klasycznie. Prosty jeden fix, deploy na proda. Następny invariant. Znowu, przeniosimy, zastępujemy fix. Tak? Potem się okazuje, że nam zabrakło już tych agregatowych intencji. Tak? Mamy już te wszystkie funkcje, mamy kompletny agregat, wszystko przenieśliśmy, ale są jeszcze inne ify, które trzeba przenieść. To zróbmy inny agregat, inną encję, która by dobrze enkapsulowała naszą domenową potrzebę i tamte intencje poprzenośmy, tamte niezmienniki. Aż skończymy z takim stanem, kiedy te agregaty, będące też częściowo w dalszym ciągu encjami, mają te wszystkie ify zgromadzone w jednym miejscu. A ponieważ nazwaliśmy je dobrze, albo wybraliśmy dobre nazwy na początku, no to potem jest wiadomo, jak trzeba zmienić coś a propos procesu joba, to mamy agregat, który nazywa się job i tam to będzie. I nie będzie żadnego innego miejsca, w którym to coś ma też być. Jest tylko jedno. Więc łatwo jest dojść, gdzie jest zmiana, łatwo jest zdecydować, gdzie dodać nową funkcjonalność i jak decydować o tym, jak to ma się rozwijać. Mamy już zdefiniowane agregaty. Ale cała reszta jest klasycznie. Nie ma żadnych zmian w warstwie persystencji. Ale jak już to mamy, to możemy powiedzieć, OK, mamy problem z tym, nie z eventual consistency, tylko z historią zmian, tak? No bo
nie wiemy, jaki jest aktualny, nie wiemy, skąd się wziął aktualny stan tego procesu. Maszyna stanowa się nadpisuje update'ami. No ale mamy te wszystkie intencje biznesowe już w tym agregacie. Zrobiliśmy to 15 deployami. No to teraz do każdej z tych intencji dodajmy event. Emitujmy go na event dispatcher symfonowy, który będzie wstrzykiwany do tego agregatu. I tyle, tak? Niech on sobie tam lata. Dla każdej intencji event, który mówi, co to jest za intencja i jakie parametry ten agregat w tym momencie czasu miał. I niech sobie leci. Jak już to zrobiliśmy, to tylko to. Są teraz eventy, które lecą w dev null. Nikt ich nie słucha, ale są. Sprawdzamy, czy się fajnie nazywają, czy mają ładne payloady. I dodajemy listener po drugiej stronie, który słucha sobie tego event dispatchera i pcha wszystko do Elastica. Jak leci, po prostu. Jeden indeks, nazwa eventu, payload eventu w JSONie. I nagle mamy całą historię zmiany w stanu naszej maszyny stanowej. I ktoś przychodzi i mówi, że to nie jest fajne, bo nie wiem skąd się wziął ten stan, a ja wchodzę na Elastica i widzę dokładnie na Kibanie, tak? Zacząłem od tego, potem byłem tu, potem byłem tu, potem byłem tu, potem wróciłem do tego, potem byłem gdzieś tam jeszcze i teraz jestem w tym miejscu. I wszystkie błędy, jak się okazuje, że nie możesz przejść z tego stanu do tego. A, czy mamy błąd w maszynie stanowej? I to widać, że mamy błąd, bo widać, że ta historia jest niekonsekwentna. Czyli reguły biznesowe były niezaimplementowane poprawnie w kodzie. Zmieniamy jednego ifa i się naprawiło. Tak? I teraz, czyli dwa problemy już utknęliśmy z trzech. Trzeci to był eventual consistency. Chodziło o to, że pakiet, którego stan jest zależny od sumy wszystkich stanów testów, nie był aktualizowany w momencie, kiedy testy były aktualizowane. Przychodzi callback z testem, to ja nie wiem, jaki jest stan innych testów, więc nie mogę powiedzieć pakietowi, czy ma się zakończyć, czy nie, bo nie wiem, czy inne testy jeszcze chodzą, czy nie. Nie mam tego kompletnego stanu, mam tylko stan pojedynczego testu. I to oczywiście można zrobić tak, że zbudujemy sobie większy agregat pakietu, do którego wrzucimy sobie encje jobowe. Jak będziemy encje modyfikowali jednego joba, to będziemy mieli wszystkie inne joby wczytane do pamięci i będziemy mogli zdecydować, czy to jest ostatni, który był w trakcie operacji, więc już wszystkie się zakończyły, więc wiemy, że pakiet też się musi zakończyć. Więc tak też możemy zrobić. Tak? Tym się oczywiście wiążą jakieś tam optimistic locking, pessimistic locking, tak? Deadlocki i tak dalej. Różne techniki, które trzeba obejść, żeby ten problem rozwiązać. My wybraliśmy najprostszy, czyli mamy jednowątkową kolejkę, z której czytamy po prostu w jednym ciągu te wszystkie eventy, żeby nie lokować tabel, żeby nie było problemu z race condition, bo to jest najczęstszy problem, tak, race condition przy takich systemach agregatowych, eventowych. I już, ale to jest tylko taka techniczna już jakby decyzja, jak rozwiązać problem eventual consistency, jak się go zamienia na consistency, ale wtedy masz optimistic locking albo pessimistic locking, bo masz race condition. Musisz coś wybrać, jakąś decyzję trzeba podjąć, jak to zrobić. I to też zrobiliśmy jakby używając technik domenowych, tak? Bo powiedzmy, że to pracujemy na event driven, tak? To są teraz, powiedzmy, się nazywa event driven. Eventy nam drive'ują całą persystencję. I teoretycznie moglibyśmy pójść krok dalej, dodać event store, czyli dodać kolejny listener, który słucha tych eventów i buduje nam event store, event stream. I z tego event streama budować agregat. Nie z tabeli w bazie danych ORM-owej. Można, tak? I to też można zrobić inkrementacyjnie. Dodać event store, dodać drugi listener, który insertuje te wszystkie eventy do tabeli, tak? Ale czytać w dalszym ciągu z update'a, robić tu i tu, czy robię i update na tabeli klasycznie ORM-owej i insert do event store'a. I porównuję, czy się zgadza wszystko, tak? Nawet na boku. Jak widzę, że jest konsystentne, no to mogę przepiąć repozytoria agregatowe, żeby czytały mi teraz z event store'a, a nie z ORM-owej encji. Mógłbym tak zrobić. Tak? I to jest też taki, wiesz, taki drive, że to jest ten Mount Everest, róbmy event sourcing CQRS. Tak? I to wtedy już mamy po prostu odznakę, tak? CV-driven development, mogę sobie wpisać, tak, że mam event sourcingowe systemy na CQRS-ie, jestem JZ. Ale po co? Te wszystkie trzy problemy są już rozwiązane. Tak? Mieliśmy trzy problemy, nie mamy trzech problemów. Ale nie mamy event sourcingu, nie mamy CQRS-a. No to job done. Tak? I to jest też taka moja uwaga dla was wszystkich na koniec. Powoli zbliżamy się do końca. Tak naprawdę nie musisz robić domain-driven design, a przynajmniej nie musisz iść za tą ścieżką, którą inni wydeptali, tak? Wiadomo, że się mówi, że taki prawdziwy agregat, to on tam jest event sourcingowany, jest z eventów czytany i tak dalej. Oczywiście, może być, to ma to swoje zalety, ale możesz tego nie zrobić, bo stwierdzasz, że to ci nic nie da. Zawsze ocenię pod w kontekście, jaki jest zysk z tego, że ja to zrobię, versus jaki jest koszt z tego, że ja to zrobię. Event sourcing nie jest prosty do implementacji, CQRS też nie jest prosty do implementacji, ma swoje side effecty, trzeba dbać o inne tematy, których normalnie nie musisz się martwić.
Więc jakby to się opłaca. I teraz znowu, żeby to zrozumieć, żeby móc dojść do sensownego wniosku i podjąć decyzję, tak, to mi się opłaca albo nie, to mi się nie opłaca, to musisz wiedzieć, jakie są wady i zalety. Czyli musisz rozumieć event sourcing, CQRS, idee agregatów, tak? Musisz rozumieć wzorce projektowe, musisz wiedzieć, jak działają pryncypia projektowe i dlaczego ich używamy i po co. Żeby rozumieć, że jak złamie tą regułę, to będzie jakiś minus, bo złamie ten wzorzec projektowy, albo nie będę kompatybilny z tym pryncypium projektowym, a tam jest napisane, co się stanie, jak nie jesteś kompatybilny, jakie są minusy. I wtedy możesz stwierdzić, ok, ale w moim przypadku może mi to nie boli, albo boli mi to mniej niż zrobienie tego. Tak? I wtedy podejmij decyzję, czy chcesz iść w tym kierunku, czy nie. Ok, wydaje mi się, że to jest wszystko w tym wypadku. Dzięki serdeczne za wysłuchanie. Jakby coś, to pytania poproszę jeśli byście jakieś mieli. Jestem dzisiaj do końca dnia, jeszcze jutro. Cokolwiek byście mieli jakieś wątpliwości albo może z czymś się zgadzacie, to ja z chęcią wysłucham waszych opinii i krytyki. A na razie dzięki serdeczne.